zapracowani, zabiegani, uwikłani w mnóstwo drobnych spraw, rzadko spoglądamy za siebie. A przecież czasem warto wznieść się ponad codzienne kłopoty i prostym rachunkiem rozliczyć się z przeszłością. Jest wszak okazja. Zaczynaliśmy niemal od zera. A tak wygląda dziś. Dobrze pracować to zasłużyć na równie dobry odpoczynek. Pomyśleć, że 30 lat temu trzeba było układać specjalne piosenki, żeby namówić rodaków do wyjazdu na wczasy. A dziś, któż siedzi w domu w czasie letniego urlopu? Przyjemne z pożytecznym. Rolnictwo. Przedmiot sporów i namiętnych dyskusji. Start miało trudny. Rodziło się w bólach reformy rolnej, na ziemiach zaniedbanych i zniszczonych wojną. Rok po roku powoli przebudowuje się jednak polska wieś. 20 lat temu traktor był na polach ewenementem. Dziś bez bizonów trudno wyobrazić sobie żniwną kampanię. Kęciu prezentacja najnowszego radzieckiego samolotu Il-86. W jego produkcji biorą udział również polskie zakłady lotnicze. Aerobus zabiera 350 pasażerów. W zamian za dostawy kooperacyjne nasze linie lotnicze otrzymają radzieckie aerobusy, które będą obsługiwały najbardziej uczęszczane trasy zagraniczne. Inna nowość radzieckiego przemysłu lotniczego An-28. Mały, wielozadaniowy samolot do przewozu kilkunastu pasażerów lub 1700 kg ładunku. Jego produkcję podejmiemy w Polsce na dużą skalę. Krótka droga startu i lądowania. Maszyna stosowna do obsługi połączeń międzywojewódzkich. A to już polska specjalność. Samoloty własnej konstrukcji i odrzutowiec rolniczy M-15, produkowany we współpracy z konstruktorami radzieckimi. Zwinne maszyny, przystosowane do wielu czynności rolniczych, eksportujemy do kilkunastu krajów. Po roku 1970 nastąpił renesans naszego przemysłu lotniczego, który stał się narodową gałęzią wytwórczości. Opanowano wytwarzanie rodzimych i licencyjnych samolotów, a skala produkcji stawia nasz kraj na czwartym miejscu w Europie po Związku Radzieckim, Anglii i Francji. Śmigłowiec Mi-2 ze Świdnika. Te maszyny pełnią służbę w rolnictwie, transporcie sanitarnym i jako dźwigni przy specjalnych pracach budowlanych. Jak ty, głupku? Gadam, latam, pełny serwis! Latać każdy może, trochę lepiej, czasem trochę gorzej, ale niestety ja mam talent!